Dzień dobry! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Dziś czeka nas dużo wrażeń, także cieszymy się, że mogliśmy nabrać mocy i już wczoraj tutaj sobie przyjechaliśmy do Katowic. I zabieramy teraz rzeczy, lecimy do samochodu i ruszamy. Nocowaliśmy w hotelu Silesian. Silesian? O, ostatni! To jest cudowne, najcudowniejsze w tym wszystkim. Te hotelowe łóżka, o matko, jak się to wyspaliśmy. A dojedź beze mnie. Bierzesz drugą dobę? O, i byś pożałował, bo dzisiaj takie fajne miejsce odwiedzamy. Ostatni łyczek kawki. Ej, to miało być ostatnie leżenie. No to nabierasz mocy na to, co nas dzisiaj czeka. Zrezygnowaliśmy z pomysłu śniadania na mieście, bo mamy jeszcze kawałek pizzy, a dzisiejszy dzień myślę, że nie powinien zaczynać się od sporej ilości jedzenia w żołądku. Właśnie podjechaliśmy pod śląskie wesołe miasteczko i to właśnie w Legendii będziemy realizować kolejne zadanie akcji Chcę to przeżyć, z którą działamy wspólnie z katalogiem marzeń. Idziemy zrealizować nasz voucher. Bilety do Legendii możecie kupić właśnie na stronie katalogu marzeń. Te wszystkie atrakcje przed nami. Co ciekawe, niedawno dowiedziałam się, że ja tutaj byłam tuż po moich trzecich urodzinach. No zobaczcie, trochę się zmieniło chyba, nie? To było wejście dawne, stare. A teraz proszę bardzo, nowe zamki jakieś tutaj różne. Budowle. Podchodzimy jeszcze do kasy, żeby zapłacić za parking i chyba wymienić te vouchery. Zaraz się dowiemy, jak to wygląda. Tu, ja tu. Okej, ważna wskazówka, nie musicie czekać w kolejce w kasie, jak macie voucher. Tylko trzeba podejść do infocentrum, wymieniliśmy bilety, zapłaciliśmy za parking, no i kierujemy się do wejścia. A, i tutaj bilecik parkingowy działa na tej zasadzie, że się go pokazuje, chce się wyjechać już z Legendy. Tak, nie musimy wracać do auta, możemy lecieć się bawić. No to wkraczamy do magicznego świata, Adrianno. Dobra, uwaga. Super! Elegancko, dobra. Dobra, jest, dzięki. Czuję się oszołomiona, chcę zobaczyć wszystko i być wszędzie i nie wiem w którą stronę pójść. O, mieszkać, tak. O, tutaj są zasady, bardzo ważne. A, nie wiem iść, ale się jaram. Powinno się kupować pamiątki może już przy wyjściu. Nie wiem, czy zdążymy cokolwiek innego zobaczyć, jak się tu wciągniemy. Ale musimy wszystko zobaczyć. Dzień dobry. A.
Można sobie odpocząć. O ja, to jest tory. I to są te squishy różne. Jakie to jest czaderskie. A najlepsze jest to, że tutaj jest cały dział. Korona ziemi. Dzisiaj zdobędziemy całą. Wyobraźcie sobie, że wspinaczek taki nagle na śpiąbę, gdzieś na górze przybić. No. I tu nie ma pod spodem takiej wysokości, tylko troszeczkę większa. Ja się boję spać pod namiotem na kawie. Ale może to dla ciebie, jak ty nie lubisz owadów, to może powinieneś taki zawieszony gdzieś. A teraz przemienię się w drona i pokażę wam Mount Everest. Odwzorowanie. Wow. A nawet bezwietrznie. O, z tej strony dobre warunki. Nawet tu je sięga. I przekraczamy kolejną bramę legendy. Teraz już zaczyna się naprawdę park rozrywki. Proszę bardzo, wita nas przepiękne tutaj auto, mapa z wiadomościami, gdzie co się znajduje, jaka atrakcja. No i oczywiście pełno atrakcji, rollercoasterów, różnych innych jeszcze pięknych rzeczy. Adrianno, czy też się czujesz tak, jakby się obudziło w tobie to wewnętrzne dziecko ukrywane? Drzewało tylko. No właśnie. Po prostu ja oszaleję. Powinniśmy przejść z kimś dorosłym tutaj. Tak, z opiekunem. A, tam są syreny, Rafał! Idziemy do syren. Wchodzimy na statek z syrenami. O, czy ty marynarzu jeszcze kamerze pamiętasz, jak się steruje? No nie, powietrznym nie sterowałem. Tak. A, widzisz. U, a tu jest jakiś pirat. O-o. Idziemy tu? No, do przodu spoko, nie? A do tyłu bardzo niespoko. O, nogami się zaprzeć może. O nie! Myślałam, że wyżej się nie da. A, niestety się da. Długi ten rejs? O, jeszcze raz. 4 miesiące? 4 miesiące. Może dzisiaj uda się spełnić jeszcze jedno marzenie i polecieć balonem. Ale to są widoki niesamowite, naprawdę. Ta kolejka tak świetnie wygląda. Odbijające się w wodzie. Rejczenie są tu toalety. A, okej, okay, toalety. Wszędzie płyny do dezynfekcji. I naprawdę mnóstwo atrakcji. A na tym statku byliśmy przed chwilą. Można oczywiście zjeść lody, odpocząć. To jest też obowiązkowy punkt. Konkret. Tak, a my teraz jakieś konkrety. Tak patrzymy na te niektóre kolejki i powiem wam... A... Ja chcę coś powiedzieć, bardzo ważnego. Słuchajcie, jak byłem dzieckiem, dziwiłem się, czemu moi rodzice nie chcą ze mną chodzić na takie kolejki. Chodzili, ale tak nieprzyjemnie, tak, o, no musimy, no dobra. A ja, rura. A teraz to rozumiem. Jak dziecko moje by tu chciało przyjść, no to nie wiem, to bym się zastanawiał właśnie, czy chcę bardzo. Póki co zajrzymy do tej sympatycznej chatki. Mniejszy od trzech w krzywym zwierciadle. Ekstra. Też wyglądasz fajnie. W podbiciu. Jaki dumny. O. I to będzie pętla chyba. Tu już nie ma odwrotu. O matko. Ja chyba cię za bardzo lubię. Ja nie wiem właśnie, a ja chyba siebie też lubię za bardzo. Spojrzeliśmy na to świeżym spojrzeniem i nadal nie jesteśmy przekonani. Tam są jakieś czaderskie zjazdy, ja tam chcę! Doczekaliśmy się swoich ślizgaczy. I wspinamy się na górę. Plecakiem chyba okej, nie? No
Ciąga kolejka. Pierwszy rząd ma najlepsze miejsce. O kurde. Ajajaj. Myślę, że podobnie będę krzyczeć już za chwilę. Na zjeżdżali ze ślizgaczkiem. No dawaj, jedziesz. Ja sobie robiłam Jest tak ciepło dzisiaj. Tak się trochę zanosi później na jakiś deszcz. Więc na razie jest dosyć ciężko w powietrzu. Ale zaraz się ochłodzimy przy zjeździe. Są jakieś stoliczki, więc wyczuwamy jedzonko. Księżniczkę mamy. Księcia. Ale piękne. Czas się posilić. Wzięliśmy dwa zestawy dziecięce i piwo zero. To są zestawy z zabawkami. Aż miniona, Boże, jaki słodziak. A ja nurkuję. Co tam księżniczce podrzucili? O, jakieś fryty widzę, kurczaczki. Konkretne. Możesz mi pomóc otworzyć? Ty masz jakieś fajniejsze chyba. Fajniejsze od minionu? Ej, zaklejone nawet masz. Co mamy? Co to Star Warsy. Ale co to? Ale co fajne. Ale fajne, co to? Wow, ty masz tą dziewczynę ze Star Warsów. Tą. Ale co to jest? Nie wiem jeszcze. Coś dmuchanego? Nie mów, że figurka? Ja nie mogę, na basen będzie. Ale szał. Na zabawę na basenie, ideolo. Figurka dmuchana. Ale czad. Ale ekstra. Wow, ze statywem taki. Nie, no po prostu. Ej, no wygrałaś życie. Trafione, ale minion też jest boski. To się nam przyda, zabawę na basenie nawet. A teraz trochę klasyki, proszę państwa, czekamy właśnie na swoją kolej. Zaraz wchodzimy. Tutaj się rozgrywają pierwsze dziecięce dramaty. Trzeba określoną ilość centymetrów mieć, żeby nigdy wejść. Nigdy tego w makro nie lubiłem. Określony wzrost. Zapnę mocniej to było. Mam nadzieję, że ktoś nam sprawdzi, czy to dobrze zaczęliśmy, prawda? Ja sprawdziłam. Trzymasz się? Trzymam się. Lecimy. O, pięknie. W głowie, ale fajne. Super, autko, samolociki, zawsze spoko. Są trampolinki, o, ta cukrowa. Jest. Są takie wyzwania. A my śmigamy, może teraz na ten wyciąg. Ja jestem ciekawa, czy to nie jest to, co ja myślę. Dolina Jagi to jest. O, to idziemy. Tak, to idziemy, koniecznie. To jest jeszcze coś innego i tu też jest czat i tu też musimy pójść. Mega fajne, nie? Taki rejsik, idziemy. Idziemy. Wszystko co wodne. Z drugiej strony Rafał chyba wejście. Aha. Czekamy w kolejce, więc wyciągnęłam zdjęcia. Przeglądam, jakie atrakcje były. W którym to? 97? Mogło to być? No. I też są różne wodne, są rollercoastery. Tutaj wróżymy za taki słonik. Jak znajdziemy odnowione z teraźniejszych czasów te same atrakcje, to będziemy wyciągać foty. Gdzie siadamy? Tu? Czy tu? Tu. Idę do ciebie. Dawaj tu. Trochę chlapie, widać. Trochę chlapie, ale to... Dobra. To schowałem plecaki między nogi chyba. Okej, trochę.
No nie, 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 też nam jest straszny. Powiem wam, że niektóre fragmenty były takie, o właśnie, dosyć mocno chlapiące. I chyba z naszego wagonika to Rafał przyjął na siebie najwięcej wody. W całym parku słychać bardzo fajną, taką magiczną muzykę. A teraz widzę wyciąg, o którym po prostu ja muszę wam więcej opowiedzieć. To jest jedno z moich pierwszych wspomnień w ogóle z życia. I nie wiedziałam, że to było tutaj. Właśnie Miła ma uświadomiła, że gdzieś właśnie tutaj w okolicy był też wyciąg. Nie wiem, czy to jest dokładnie ten sam, na którym jechaliśmy właśnie całą rodzinką nad różnymi zwierzakami. I pamiętam, że to musiało zrobić na mnie bardzo duże wrażenie, bo jak później gdzieś tam spacerowaliśmy i mama zaproponowała, chodź, chodź, usiądziemy na ławeczce, to ja zapytałam, latającej. No, pójdziemy może na wyciąg też. Fajnie, jak w górach. No cóż, widoczek piękny, ale czy ja chcę się znaleźć na górze, to nie mam pewności. Tu jest jedna z najbardziej hardkorowych atrakcji, taka główna w sumie chyba. Idziemy podejrzeć. Ojoj. Cóż to za wrestling? O-o! I tutaj są te przyczepki. O, takie autka są? Go-karty, tak? O, ale szał. Ja, ile tu jest atrakcji różnych. Ale numer. Może to jest ta scena? Jesteśmy przerażeni i sami nie wiemy, czy chcemy tu być. Ja nie wiem, chyba żeby się rozmyślić w tym czasie, bo to jest największy rollercoaster. Na Lecha. Mnie skusiło to, że można sobie wykupić nagranie z przejazdu. Jestem ciekawa takim minerem. Nie wiem, idziemy? Bo już stąd będzie trudno wrócić. Mi już się zatrzymuje. O matko, już te ciemności innymi są. Tutaj? Na pewno? Idziemy za innymi, ale... Wyjście ewakuacyjne. Korzystamy? Nie trzeba regulaminu, jak się powiesi taką gablotę. Rzeczy sobie zostawimy na pewno. No i cóż. Na kogo chcesz przepisać swojego laptopa nowego? Na nikogo, chcę żyć. Chcę to przeżyć. Fajny zamek. Tak. Bardzo fajny zamek. Nie, budynek jest świetny. Dobra. Tak? To podejmę, czy mamy? Ciebie? Dobra, zobaczymy jak się to zapnie, nie? Okej. Okay. A, tylko nie wiem, czy będzie widać, ale dobra. Coś będzie widać. Ale tylko czy się zapnie właśnie. Aha. Jeśli chodzi o doświadczenia, to z tyłu są mocniejsze. Aha. Na prędkość. A są wolne miejsca jeszcze w takim razie? Na ten przejazd niestety nie trzeba później obejść. Dobra, przeżyjemy. Aha, mógł nie mówić, no. No, trzymaj się tego. Ciebie wolę trzymać. O Boże! Tak od razu! Od razu? To jest nic. Ja wiem, aha. Nie, 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 nie. Trzymaj się. Kocham cię. Trzymaj się? Tak. Kochanie! Ja pierdzielę. Hej! Hej! Patrzmy się na siebie, nie dam rady. Pożegasz się, jak będziesz się na mnie patrzył? Dobra, proszę, przecież się trzymaj się. Nie, nie! Ah!
Słuchajcie, zrobiliśmy to. Byliśmy na tamtej kolejce. No zdjęcie jest przepiękne. To była najbardziej hardkorowa kolejka podobno w tym parku, także mamy zaliczoną najtrudniejszą atrakcję. Na go-karty troszkę długa kolejka, więc może zaraz jeszcze zawrócimy. Mi jeszcze wszystko się układa na nowo w żołądku, więc chwileczkę poczekam. Dobrze, że wszystko tak się tutaj załatwia spacerkiem od jednego punktu do drugiego. Można trochę pooddychać i się uspokoić. Zobaczymy swoje nagranie. Tak, dobrze, co jeszcze mamy? Bo oczywiście wykupiliśmy sobie nagranie z tego przejazdu. Zdecydowaliśmy się w ostatniej chwili, bo właśnie zaczęło kropić i niestety kolejka cała jest wstrzymana. Obsługa nie wpuszcza jeszcze na Lecha. Przyznam szczerze, że to tylko zasługa Ady, bo ja bym na to nie poszedł. Ja się zagadałam z panią. Pani pytała, którędy wejść. Ja mówię, chyba tu. Ona chyba tam. Chyba ten. I jeszcze innym jesteś okazało. No to jak już znaleźliśmy wejście, to już wyszliśmy. Chyba tylko dlatego. Nie pamiętam dlaczego. Ale nie wiem, czy my jesteśmy w ogóle w połowie, powiem ci. Tu jest w ogóle, powiem. Tu jest ta kolejka. Brawo! To jest ta podna kolejka, co sprzed lat mam zdjęcie. Ale numer, mam wrażenie, jakbym podróżowała w czasie. Zobaczcie to! Super! Drodzy Państwo, pogoda zrobiła się taka deszczowa, trochę zmokliśmy. Jeszcze przejazd Baby Jagi mnie też zmoczył całkowicie na wodzie, także teraz idziemy do turbosuszarki wysuszyć się troszeczkę. Rafał hardcore idzie w rozpuszczonych. Ej, jak do solarium się wchodzi, nawet tak grzeje. I co teraz? Jeszcze nie wiem. Trzymaj mocno może. I wyjście prosto na deszczyk. Przypomniało mi się, jak teraz zobaczyliśmy jeszcze Lecha jadącego, że na początku mówiliśmy, że nie, dobra, tutaj na pierwszy rząd na pewno nie idziemy. I tak coś jeszcze się tak rozmawialiśmy, jak już siedzieliśmy w środku i pan z obsługi powiedział, że w sumie to tak naprawdę to tył najbardziej odczuwa. Ostatni rząd jest najgorszy, a my siedzieliśmy w ostatnim właśnie. I drodzy Państwo, wchodzimy na kolejną atrakcję Dragon Temple. Taka tęcza i ona się obraca w kółko mocno, szybko. No tak na boki. Na boki i w górę, dół. No. Dragon Temple. To bierzesz mnie na drugi koniec. Nie. Na środek. Dobra. Okej. Okay. A brzuch jeszcze się uważa, bo wytknął. I teraz ale twarz tamtą. Będziemy lecieć, zobaczyć jak przyjemnie się wieje. O. O nie, nie, o nie! O nie! Tego się nie spodziewałem. Trzymasz się? Trzymam cię. Tego się nie spodziewałem. O nie! Trzymaj się. O nie! Oj, spadł. O nie! O dobra. Takie zawieszenie. O,
Drodzy Państwo, odkryliśmy atrakcję ze zdjęcia 25 lat później, proszę bardzo. Prawdopodobnie to jest to. Inaczej już umalowana, ale prawdopodobnie zgadza się tutaj ułożenie tych metalowych konstrukcji. Także chyba to. Fajne. Śmieszne. No ja nie wiem. A i to do góry nogami jest? Prawie. No tak. Nie wiem. Game room przed nami. Na grę. To po prostu kwintesencja wakacji. Co tu jeszcze jest? No koszykówka oczywiście. Automaty wszelakie. Jakieś wyścigi. Same fajne rzeczy. Zdążymy na samolot? To by na lotnisko aż dotarliśmy? Która bramka? Która bramka? Wow. Elegancko, co? No elegancko, trochę mokro. Ale mokro w tyłek. No siema. Zapięta? Pasy? Tak. Śmigło już się rusza. Gotowa? No. Dawaj, piona. Lecimy. Chcemy klaskać? Lecimy samolotem. Parasolkę mogę się wziąć. Startujemy, lecimy z tym. Tam przy wyjściu było tyle parasolek. Gdzie ma to i do turbo suszarka znowu. Po każdej atrakcji. Jeszcze przyspieszę ciągle. Aha. To jest takie też leniwe, to się za tym leniwe. W tej chwili czujemy się tak średnio. Bazyliszek, co to jest? To jest ta. To jest to fajne? Tak, tak. Wow, tak. Na to czekałem. Gry, nie, jakieś jarmark, prawda? Urwisów pod zielonym pazurem. To kilka gier. To jest taka grota dla graczy. Tutaj w środku jest i knajpka, i właśnie, o, bazyliszek. Chyba najpierw powiedziała? Księga honorowa członków gildii łowców potworu. Jakie to są obrazy! Genialne! To jest Bartek. Czytamy wskazówki dla łowcy. Srebrne naboje, to jest bardzo ważne. Wnyki, tojas, trujący. Okej. Okay. Rafał, odsuń się stamtąd. Nie otwierać w środku wilkołak. Zobaczcie, jaka wielka kutka. Tu już wszędzie podrapane. Próbowało uciec, ale jest. Chodź, idziemy. A tu idziemy. Skurwa, ale wstydzasz, anatomia. Łowcy potworów muszą to wiedzieć. Świetna to jest. Cała przestrzeń jest genialnie zaaranżowana, bo tutaj to wszystko, co oglądamy, to jest tak naprawdę kolejka, bo tutaj są to są barierki. Można przechodzić i jak tu się stoi, jak jest więcej ludzi, to można sobie czytać, przygotować się, zobaczyć bronię. Topory, strzelby. Tak. Ej, pięciosta nie jest. Wow. Tutaj się wsiada i się odjeżdża w te ciemności walczyć z bazyliszkiem. Jedzie następna ekipa. O ja, będą strzelać. Łowcy potworu. Gotowa? Tak, proszę serdecznie. Uwaga, mamy bramki, to ja biorę dwa pistolety. Wow. Jeden tu, a drugi tu. Uwaga, przygotuj się, tu mogą być gdzieś potwory. Tego spetryfikowało. No tak, zamieniło to. Złoto. Mamy złoto. Jest bazyliszek. Nie patrz jego oczy. Nie patrzę. Dobra, nas drużyna. Wiwat. Dziękujemy. Przy wyjściu z kolejnej atrakcji sklep z pamiątkami i figluraj!
Wyszliśmy na zewnątrz, póki co pięknie się pogodziło, także niedługo pewnie pójdziemy na Diabelski Młyn, ale najpierw gdzieś jednak sobie przysiądziemy. Musi wjechać jakaś kawa albo coś do jedzonka na razie. O, ja poproszę kawę w takiej filiżance. Taka ilość teraz mi się przyda. Wróciliśmy do Auberge Lecha. Wpadliśmy na obiadek. Dobra, ty postaw sobie u mnie, jeszcze poczekam na zupkę. Tutaj był kurczaczek z kluskami śląskimi, smaczne? Jak to naszło? Chyba tak, szybko zniknął. Ja musiałam troszkę poczekać, bo sobie wymarzyłam pomidorową. Aż tutaj na bogato mam nalane. I wsuwamy. Usiedliśmy właśnie z kawą przy stoliczku i tutaj leżała taka śrubka. A my się znajdujemy tuż obok kolejki Lech. I powiedzcie mi, że to nie jest śrubka stąd. Mieliśmy wziąć tylko kawę, ale no był taki zestaw, że... Że najbardziej się opłacało po prostu wziąć z gofrem, najbardziej wypasionym z lodami, z bitą z polewą, ze wszystkim jeszcze bąbelkowym. Tak, a że Rafał nie może teraz za bardzo jeść słodkiego, to musi z tym sama uporać, także to jest dopiero wyzwanie. Są tam jakieś kolejki polskie. No właśnie, ale trochę ugryzę. I kawkę mam do picia. Nastąpiło magiczne uzdrowienie i Rafałowi nagle zaczyna znowu smakować słodkie? Nie, nie. Nie aż tak. Wszystkie rodzaje czekolady, ale tam nie śmierdzi. To jest git. Drugie podejście do Diabelskiego Młyna, które jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Ruszamy i możemy się jeszcze wracać. Wnosimy się do góry. I jesteśmy coraz wyżej. Patrz, tu masz w tle legendę teraz. Tada! Chcę to wszystko przeżyć. Wow. Chodźcie, jeszcze wyżej jedziemy. Ale park rozrywki z góry. Widoczny. Ale to kolejka piękna. No. Elegancko. Fajnie. Tam byliśmy przed chwilą na samej górze. Tam jakiś bazyliszek, a tu znowu jakiś stwór kolejny. Nie można go dokarmiać. Jest. Koleżanka. Filiżanka. Dzięki za ten wstęp. Może jeszcze się załapiemy na tyrówkę. Drodzy Państwo, ekspresowa herbatka szybka. Tu jest czajnik. Można kręcić? Kręć filiżanką. A, dawaj, kręcimy filiżanką. Masakra. O Jezu, ale wirująca filiżanka. Ale masakra. Trzeba herbatkę tu umówić? Spokojnie, ona podała sobie herbatkę. No właśnie. Zobacz tam, jak wygląda, jak wszystkie na nas leciały. No. Powiem wam, że niepozornie wygląda ta zestawa, ale jak tak się rozkręci na całego, no to może powiem wam naprawdę przy tej herbatce nie wiem co. Zakręciło się było. Tak. A, pięknie. Tam jakie ładne filiżaneczki mają. Dzieci, widzisz? Ojej, tam takie dla maluszków. Jest plac zabaw, tam taka karuzela dla maluszków. Dużo jest właśnie atrakcji, naprawdę dla wszystkich, naprawdę różnym wieku. No. Super i fajnie, że to wszystko idziemy jest na nad wodą, jeszcze? Blisko natury. Tak, a. Na koniki. No jasne, tu jakaś zupka, kluski śląskie, coś tam. A na niektóre atrakcje można wejść do 40 kilo. Tyle to my może dzisiaj zjedliśmy. Pani miała ten wagę w oczach. Nasz pobyt zakończymy w bardzo romantycznym stylu. Taką łódeczką na środku jeziora. Gdzieś tam były. I osoba, która będzie płynąć, to... No ja będę płynął. ...na środku i ty ją do spica, dobra? Dobra. Dobra. Dzięki.
No bo to po prostu kadr filmowy. Wspaniale. No teraz jesteśmy na środku. Wypłynęliśmy w przystani, tam statek odpływa. I takie kółeczko zrobiliśmy wokół całego jeziorka. Jest mnóstwo atrakcji. Spędziliśmy tutaj cały dzień. No, fajnie było. Tak naprawdę dzisiaj w ramach akcji Chcę to przeżyć mamy nie jedno takie przeżycie, tylko po prostu cały pakiet wrażeń, emocji, dzięki, cały dzięki, dzień. Ty tam wiosłuj dalej, bo ja tam chcę foteczkę jeszcze przystanie. Bo i na wodzie byliśmy, i na wysokościach, i strzelanie, tu jakieś gry, tu jakieś w ogóle no, kosmiczne atrakcje, rollercoastery, na które wcześniej, no tak. Brakowało nam odwagi, potrzebowaliśmy takiej motywacji. No i frajda niesamowita. Wzywasz taksę? 666. Sami zobaczcie, ile tutaj było punktów. Najróżniejszych trochę atrakcji dla małych i dużych. Bardzo dużo się dzieje. Nie ma nudy. No trudno nam stąd wyjść, no co poradzić. No jeszcze lody z takim widoczkiem. Mamy sorbety. I już prawie przy wyjściu jesteśmy. No i oczywiście są pamiątki. Breloczek będzie idealny do kluczy z pracy, bo tutaj mamy i koło, i gwizdek, a przecież jesteśmy oboje ratownikami, także będzie super pamiątka. A to jest długopis, czujcie. I będziemy bardzo głośno krzyczeć DJ Minionki na trzy. Raz, dwa i trzy. DJ Minionki! DJ Minionki! Rafał był w toalecie i nie zczaił. Nie no, rewelacja, naprawdę. Rewelacja. Dzień pełen wrażeń. Trochę nie ten kierunek, nie, polski. Rewelacja nad polskim Śląskiem. Daliśmy czadu? Tak, daliśmy czadu, było super. Czadowy park, legendia. Polecamy. Zapraszamy, polecamy. Chcieliśmy to przeżyć i przeżyliśmy. Woohoo! Misja udana, chłopcy. Ta muzyka na koniec. No dobra, no to teraz przed nami prawdziwy roller coaster, jakieś 250 km do domku. Jest już jakoś. Późno. Zaraz koło 20. Czyli 24 będziemy. Albo i 25. Do widzenia. Pierwsza 03, meldujemy się w naszym mieście.